na portalu Radomsko24. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Paweł Kałdoński. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Menadżer sportu, a temat, który dzisiaj chciałbym podjąć, ktoś powie, może za wcześnie rozmawiamy na ten temat, bo wydarzenie będzie 3 września, ale mi się wydaje, jeżeli ktoś chce wystartować w 6 edycji Radmagedonu, to warto o tym już teraz porozmawiać. Tak, dokładnie tak. Drodzy Państwo, już zapisy trwają. Mamy już zgłoszonych 18 zawodników w kategorii tej bardziej ekstremalnej, w kategorii weteran. I dlatego też zachęcam amatorsko. Pierwszy raz, pierwsza edycja, 6 edycja, ale pierwszy raz wystartowaliśmy z amatorską trasą biegu. A jak ta kwalifikacja będzie wyglądała? Kto może wystartować jako Zapisy trwają po prostu i tutaj ludzie sami się określają na stronie internetowej do startu. Mamy zapisy, link jest na naszej stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku. Szczegółowe informacje, zamieszczony regulamin. Jeżeli będą jakieś wątpliwości, to oczywiście my odpowiadamy na takie pytania, ale na chwilę obecną wszystkie tutaj szczegółowe informacje zamieściliśmy w regulaminie i na naszej stronie Miejskiego Ośrodka. Jaka była ocena dotychczasowych edycji? Mam tu na myśli skalę trudności tych przeszkód, bo czy było tak, że ktoś, kto skończył dobrym wynikiem, powiedział, no te przeszkody były sobie niezbyt trudne. Drodzy Państwo, ja każdorazowo pokonuję tą trasę wcześniej, przed startem sportowców, zawodników, którzy się zgłaszają. Jest ona bardzo ekstremalna. Jest bardzo dużo wody, co jest znaczącym utrudnieniem dla wszystkich startujących. I tu jest duży problem, bo tej wody jest tak dużo, że po prostu no, tutaj mieć trzeba naprawdę bardzo dużą tężyznę fizyczną. Przy wielu przeszkodach, gdzie już wymagała tylko fizyka, że tak powiem, samych rąk, wiele osób karne barpisy wykonywali z uwagi na to, że nie mogli tej przeszkody już ukończyć, prawidłowo nie mogli pokonać poprzez zmęczenie i wycieńczenie. A jaki to był jakie są dystanse? Wcześniej był dystans 10 km i jak dobrze pamiętam 35 przeszkód. W tym roku troszeczkę zmniejszyliśmy, znaczy już jest poprzedni rok, zmniejszyliśmy na 8 km. Zrezygnowaliśmy ze strumyka. Dlaczego? Bo zamieniliście na staw. Staw był, ale strumyk był dodatkową w gratisie. Zrezygnowaliśmy z uwagi na to, że po prostu jest niestabilne dno i kiedy pokonywałem, widziałem, że może być duża urazowość, mogą być połamane kończyny dolne i dlatego też zrezygnowaliśmy, bo jednak bezpieczeństwo startujących jest bardzo ważne. No właśnie, zatrzymajmy się na chwilę nad tym bezpieczeństwem, bo może zdarzają się takie wypadki, że ktoś zapisuje się i tak jak powiedziałem z marszu, że usłyszał o czymś takim, pod koniec sierpnia zapisze się, co to dla mnie przebiegnie, czy lepiej się zastanowić. Tutaj mamy, że tak powiem, alternatywę. 4 km i 15 przeszkód zdecydowanie lżejszych, także jeżeli ktoś będzie debiutantem, to zapraszam na tą trasę dystansową. Ale to może tak wystartować sobie z marszu, mówiąc? No, że 4 km to przejdzie. I myślę, że tam nie będą tak trudne przeszkody, by ich nie pokonać. Będzie po prostu więcej czołgania dla tych amatorów. Woda maksymalnie po pas i to będzie wszystko, co ewentualnie może stać się. W 8 kilometrach to ten odcinek wodny, że będzie, tak to określę, trzeba go przepłynąć w niektórych momentach. Myślę, że w każdym, jeżeli ktoś potrafi pływać, bo to mamy założone poręczówki, drodzy Państwo, bo akurat tam ciężko, wszystko zależy też od atmosfery. Jeżeli są warunki pogodowe, gdzie przez 3 dni pada, poziom wody jest do 2 metrów głębokości i ktoś, kto nie potrafi pływać, zakładał kamizelkę, zakładał kapok i miał 2 poręczówki, z których mógł skorzystać, po prostu mógł przeciągając się po poręczówce ukończyć konkurencję, nie było żadnych problemów. Zawsze mamy ratowników, zawsze dbamy o to bezpieczeństwo. Gdyby coś się zdarzyło odpukać, na pewno będziemy tu przygotowani na wszelkie warianty. I jeszcze jedna kwestia. Pamiętasz najlepsze czasy, które osiągnęli zawodnicy? Nie, w tej chwili blisko godziny. Może to było 58 minut, może godzina 5. To był taki czas tych 8 kilometrów i pokonane wszystkie przeszkody, ukończone. Ilu zawodników startowało do tej pory? 78 w zeszłym roku, z tego co pamiętam. I to są przede wszystkim mieszkańcy powiatu radomskiego? Różnie. To się w tej chwili, jak spojrzałem na statystyki, mamy już zapisanych ludzi i z Warszawy, i
i dużo osób z Częstochowy, także to jest przekrój całej Polski, tym bardziej też promuję, uderzam mocno, czy uderzamy, bo działamy wspólnie z instruktorami, z dyrekcją, również do służb mundurowych, w szczególności do wojska, wysyłamy zaproszenia i liczę na dużą frekwencję wojskową, bo chcemy to też, drodzy Państwo, połączyć z piknikiem militarnym. 3 września zapraszam na piknik militarny, będziemy gościć tu wiele jednostek z naszego i województwa, i regionu. Myślę, że będzie atrakcji dużo. Ty na czas już tą pokonałeś tą trasę? Pokonywałem na czas, tak jak mówię, godzina, w moim przypadku tam chyba godzina 15 zajęło mi na spokojnie, kiedy pokonywałem. A czy która z tych przeszkód może sprawić najwięcej trudności? No w tej chwili na tych 8 kilometrach. Jeżeli będą osoby startowały indywidualnie, to na pewno ściana podbiegowa, dużo, bo ona ma około 3 metrów, dużo stwarza problemów, bo po prostu ciężko przy podbiegu, jeżeli jeszcze troszeczkę śliska nawierzchnia popada, ciężko ją po prostu, że tak powiem, dopchnąć, wspiąć się na nią, bo tutaj nie ma możliwości jakiejś wspomagającej. Jeżeli koleżanka, kolega nie poda ręki, to ciężko, albo z dołu nie wyrzuci, to jest problem. No bo to jest chyba troszeczkę też taki nie tyle indywidualny, co taki przede wszystkim zespołowy. Tak, drodzy Państwo, praca, skąd się te biegi wzięły, te konkurencje? Przede wszystkim one są z wojska. Pracuje się w zespole, w grupie i ten tutaj dla nas, przede wszystkim dla organizatorów, celem jest dobra integracja, współpraca zawodnicza i wtedy jest fajna zabawa. A czy wsłuchujecie się w różne takie sugestie i komentarze od uczestników, co poprawić, co powinno być lepiej, czy które przeszkody były, nazwijmy to, na pograniczu bezpieczeństwa? Tak, przede wszystkim tu chodzi o wodę i rozumiem, bo ktoś, kto nie potrafi pływać, ma traumę już od samego początku. Dlatego też dla osób, które nie mają tej umiejętności, nie zdążą się przygotować do 3 września, zapraszamy na 4 km. Tam będzie zdecydowanie mniej, woda maksymalnie po pas, tak jak wcześniej wspomniałem, drodzy Państwo, i co? I mogę zachęcić i zaprosić wszystkich tutaj do udziału. No dobrze, wszystko ładnie, pięknie, wszystko powiedzieliśmy, tylko teraz gdzie to się będzie odbywać? Przede wszystkim Wymysłówek. Zostajemy cały czas w tym samym miejscu. Dzielnica Wymysłówek Radomsko. Zapraszamy 3 września na godzinę 15. Startujemy 15 z minutami, także będzie się działo. Drodzy Państwo, dla dzieciaków też mamy atrakcję, bieg rekreacyjny, taki amatorski dla dzieci, w wykonaniu naszych żołnierzy z 9 Łódzkiej Brygady. Oni zajmą się w tym roku aspektem młodzieżowym i dziecięcym, także będzie, myślę, że będzie ciekawie. Sądzę, że to nie była pierwsza rozmowa na ten temat. Jeszcze przed 3 września spotkamy się na ten temat, porozmawiamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję Państwu, zapraszam serdecznie. Ja Państwu również dziękuję za uwagę i muszę poinformować, że to już była ostatnia rozmowa z programu Staszczyk Niezależnie na portalu radomsko24.pl przed przerwą wakacyjną. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.